Witam was serdecznie. Okej, idziemy na drugą misję. Bozownia. Poprzedni był trochę krótki, ale może być, że później się jeszcze wydłużą. Ale okej, śmigamy. Rozpocznij poziom. Wiesz? Okej. Czyli twierdź, że ktoś dostarczył gadającego drona do twojego mieszkania, a ty po prostu za nim poszedłeś? Brzmi jak ster bzdur, smysmen, i to średnio wysmażone. Kreatywność ludzka nie zna granic, ale dla dobra przesłanie powiedzmy, że ci wierzymy w tego drona, uśpioną komórki i tak dalej. No na to, że przed dzisiejszą nocą byłeś wyszkolonym wojownikiem, nawet jeśli tego nie pamiętasz. Nie oznacza to, że z automatu jesteś przestępcą, ale co ciekawe, w tym mieście jest wiele przestępców, niezwykłych ludzi. W twoim chorym myśle może pojawić się myśl, że to nasza wina, ale wiesz co? Pierdol się. Ej, wyluzuj, McLuhan, serio, odpuść. Dajmy duchowi szans na pokazanie, że stoi po dobrej stronie. Proszę, duchu, mów dalej. Dlaczego ja tam w majtach siedzę? Okej, Mały Tony gdzieś tu jest, musimy go znaleźć i wykonać zadanie. Kulka w łeb, krzesło w czachy, po prostu to zróbmy. To wszystko, co wiemy, jeśli chcemy dorwać innych Mały Tony tego miasta, będziemy musieli wygrzebać to wszystko, coś da. Kurde, ile trztana, to dajcie już grać. Słyszę cię, ty nieszczęsny skurwielu. Krawaciarze. A nieszczęście dla ciebie to już koniec, braci. Mogę wykonać błyskawiczny, niemożliwy do przewania ataki specjalne, które wymagają uniku. Aj, on ma zawsze dwa ataki. Nawet i więcej. Kurde, już mam życia tak mało. Wow. O, sam się zniszczyłem. No. Chodź. Okej, mamy cię. Tutaj iść, a tu na dole nic nie ma. Nie. Dalej, pośpiesz się, ten świr zaraz tu będzie. Bądź ostrożny, to jest dość niestabilny. O, wybuchło. Pokus nóż. Oj! Zostawili C4. To się na pewno przyda. Nie wiadomo kiedy to będzie przydatne. Pasak. Aj. Dobrze. Jest i Mały Tony. Kurwa. Cholerny psychopata to aż tutaj. Co z was za bozozy? Bozosi? Co to za bozosi? Nie wiem, od czego się ja was w ogóle mam. Pieprzyć to. Trzymać klamki w przygotowaniu. Nikt dzisiaj nie dorwie małego Toniego. To raczej ja kogoś dorwę na szybki numerek. Mam mocną broń. Zaraz żyknę, mówiłem już, że nie widzę tego gościa. Postępuję na to, co go czeka. Na to, że drzwi są zamknięte. Spoko, popustmy je, wysadźmy. Nie przyzwyczaj się za bardzo do fajerwerków. Moje zasoby są mocno ograniczone. Piękne drzwi. O. Oj kurde. Mam go. Okej. Nie. Aj! No. Nie! Zabił mnie. Aj. No kurde, dokładnie ja chciałem tą broń wziąć. Mam cię. Wow. A wiem, że później będzie jeszcze wiele ciężej. A sak jeszcze tu mój leży? Kutafonie. Dni bycia absolutnie nikim się skończyły, śmieciu. Zaraz, Babyface? Żyjesz? Szlak! Szeftowie się! Co tu odwalasz? I wiesz, że nic go nie powstrzyma. No dobra, niektórzy z tych bandziorów cię znają, rozumiem. Chcesz wiedzieć, kim byłeś, kim jesteś. Kim byłeś, kim jest ten cały szef. Razem odpowiemy na te wszystkie pytania, ale teraz mamy trochę mało czasu. Takich tołnych jest więcej, tyle, że nie są wcale małymi frajerami. Jeśli nie odnajdziemy i nie zatrzymamy ich wszystkich, zanim skończy się noc, to miasto wpadnie w ręce tego całego szefa, o którym wspomniał Tony. Zobaczymy teraz, czy pamiętasz, jak się hakuje. Tam też do niego mogą być jakieś ciekawe informacje. Okej. Dziś jest nasz szczęśliwy dzień, mamy to informacji i... Ech, niech to szlak, za wcześnie się odzywałam. Wygląda na to, że chcą nas sprzątnąć z biura Tony'ego, a dodatkowo wysyłają posiłki. Nie będzie miło. Wypierdalajmy stąd, zanim nas porozwalają. Okej. Jeszcze. Mięśniaki. Okej, mam. Oj! On może mnie rzucać. Coś jest tu do rzucania. Mam cię. Dobra. Dokładnie pod nami są. Za chwilę przyjedzie pociąg. Zabierze nas w mieście, w którym dorwiemy nasz klejcen, ale najpierw musimy się do niego dostać. Właśnie, przypomnij, mówisz, że uwielbiasz wskazywać do pełnąc pociągu, co nie leci. Dobrze. Poziom ukończony. Na pewno na D czy na F, ale ukończony. D minus. Jebać. Odblokowanie nowego punktu umiejętności, wyzwanie, ścieżka dźwiękowa, przebranie przeciwnika, broń na placu zabaw. Kasy mam w dupie. Tylko nie wiem, czy potem naprawdę trzeba te poziomy jeszcze raz zagrać, aby na przykład dać figurkę, chcesz zabrać ją do pociągu, pokonać do niego jego własną bronią, pokonać najpierw za pomocą eksplozji. No cóż. Wygląd. O, mam 2 punkty. A proszę. To ja chcę mieć. Jest to przy duży przymiot odnoszący przeciw podnoszenia, albo automatyczką się w publicznego przeciwnika. Spoko. Taki sifu. Ciebie też wezmę. I wygląd mamy nową głowę. To jest wszystko do kupienia. Mnie to nie interesuje, szczerze mówiąc. Okej. Ale to zrobiliśmy poziom Bozownia. Więc w następnym odcinku śmigamy na kolejkę podmiejską. To trzymajcie się i do zobaczenia.